W dzisiejszym odcinku Dexter i Jaszcząb dokonują ważnego wyboru. Wkupiają się w łaski przystojnych mężczyzn w klasztorze. Organizują ekipę domu nie do poznania. Rozdają soczystą kiełbasę i pokonują potężne, kudłate bestie. Zostańcie z nami! Ja chcę do Innoska. Może już się na mnie nie obraził. Może już się przestał wkurwiać. Lecz mnie, gnojku. A daję co, ci... ile mu dałeś? O kurczur. Dałem mu 250 i dostałem jeden życia. Aha! W sensie a jeden dodatkowo, nie? No tak, maksymalnie. No nice, nice. Czekaj, bo ja broni nie mam. Pierwszy. Jak kurwa. A co, on ma coś ciekawego? O, tablica. Niech Innos będzie z tobą. Co mogę dla ciebie zrobić, wędrowcze? Dokąd prowadzi ta ścieżka? Ta ścieżka zaprowadzi cię prosto do klasztoru magów ognia. Jednak wstęp tam mają tylko słudzy Innosa. Jeśli chcesz zostać przyjęty jako nowicjusz, musisz przynieść owce i 1000 sztuk złota. Pobłogosław mnie. Błogosławię cię w imieniu Innosa. Co tutaj robi? Jestem magiem. Innos jest najwyższym bogiem. Dobra, można z nim, kurde, pokaż mi handlować. Ale on nie ma nic ciekawego. Ty, można leczyć innych. Zwój leczenie innych. Leczenie innych. Otwieranie zamków, san. Ciekawe. Niechaj. Co chodzi z tym leczeniem innych? To znaczy, że co, jak masz jakiegoś towarzysza, nie? Ze sobą, to... Może. To możesz go uleczyć jakoś. No, dobra. A ściąga się leczy. Dobra, nie ma, już się leczy. Kurde, dłużej. No, one mało robią jeszcze wyjady, kurczę. Ten skórzany pancerz on dużo daje, kurde, chyba do obrony jednak. No jeszcze sobie kupiłem ten. Cyk. Ja jeszcze mam pas skórzany. No, no tak. Który ze skórzaną zbroją daje plus 5 do wszystkiego, dodatkowo. To ty już w ogóle jesteś, kurde, gość. No. Oj, pomyślę tylko o 5. No halo. Chyba daleko jesteś, bo coś mi się bestia. Kurwa, budzimy. Gdzie jest? To jest jaskinia. Ja nawet nie wiedziałem, że ta jaskinia to jest. Lejo. No. Gdzie jest jaskinia? Jest jas... Tutaj? Tu. No, nawet nie wiedziałem, że jest. Ty, faktycznie. No jest, ale to. Widzę szczurki. Ale kurde. Wydaje mi się, że nie było tej jaskini normalnie do tej wcześniej. Szczurna strzała. Ej. Jest tu coś? Rydest. Nie no, mi się wydaje, że tej jaskini tutaj nie było wcześniej. No mi też się tak wydaje. Ale możemy sprawdzić, co tam jest ciekawego. No, widzę pogracze. Aha, czyli nie chcemy, chyba nie tam, chcemy. Czyli nie chcemy nie. Tu iść. No faktycznie, dobra. A może była ta? Kurde. Nie, no ale teraz mam zagłoskę. Nie, nie kojarzę. Ja też nie kojarzę, żeby ona tu była w podstawce normalnie. Jaszny gwint. Zaraz. O, a te... Po, a te te? Też raczej nie było. Posągi jakieś? Kolum, też nie takie, kojarzę. Takie podobizny czegoś? Też mi się wydaje, że nie było. Chociaż te tekstury tego mi się nie podobają. Jakoś tak dziwnie są tam. No, no są to dane. No tak, jak ale są nic. Jakieś takie brzydkie. Witaj w klasztorze Innosa, nieznajomy. Jestem brat Pedro. Pokorny sługa Innosa i odźwierny świętego klasztoru. Co cię do nas sprowadza? Chcę się dostać do klasztoru. Tylko słudzy Innosa
mogą wejść do środka. Jeśli chcesz się pomodlić, poszukaj którejś z przydrożnych kapliczek. Tam również znajdziesz odpowiednią ciszę i spokój. Co mam zrobić, żeby przyjęto mnie do klasztoru? Jeśli chcesz dołączyć do Bractwa Inosa, musisz poznać reguły klasztoru i wiernie ich przestrzegać. Wymagamy ponadto od każdego nowicjusza daniny na rzecz Inosa. A chyba w tej modyfikacji można zostać też magiem wody. Sztuk złota. To dużo pieniędzy. To znak, że rozpoczynasz nowe życie jako sługa Inosa. Jeśli zostaniesz przyjęty, wszystkie twoje grzechy zostaną ci wybaczone. Ale pamiętaj, sługą Inosa zostaje się na całe życie. Jakich reguł przestrzegają słudzy Inosa? Inos jest Bogiem prawdy i sprawiedliwości. Dlatego pod żadnym pozorem nie wolno nam oszukiwać i łamać prawa. Wystąpienie przeciwko któremuś z braci lub okradanie klasztoru jest karane z całą surowością. Inos jest także Bogiem władzy i ognia. Jako nowicjusz musisz okazywać szacunek i posłuszeństwo wszystkim magom ognia. Rozumiem. Co więcej, obowiązkiem każdego nowicjusza jest praca w klasztorze dla dobra całej społeczności. Jeśli jesteś gotów przestrzegać tych zasad i złożysz odpowiednią ofiarę, możesz zostać przyjęty do klasztoru jako nowicjusz. Dobra, mam tu posążek. Mam tu posążek. Jak sądzę, powinien się on znaleźć w klasztorze. Mogę teraz przejść? W tych wyjątkowych okolicznościach masz zgodę na zostanie nowicjuszem. Chcę zostać nowicjuszem. Na pewno tego właśnie pragniesz? Jest. Tak. Chcę poświęcić swoje życie służbie i... Zatem witaj wśród nas, bracie. No właśnie, oto tak klucz Pedro od do bramy klasztoru. Teraz musisz dobrowolnie otworzyć te odrzwia i przekroczyć próg. Od dziś jesteś nowicjuszem. Noś tę szatę, by wszyscy wiedzieli, że jesteś jednym z nas. W środku jeszcze nie. Porozmawiaj z mistrzem Parlanem. On udzieli ci błogosławieństwa i oczyści z grzechów. No ja też muszę zdecydować, czy możesz wejść. Ej, wracaj tu. Co? Jak ja też tu teraz stoję. No ja też tu teraz stoję, no i co? No to trzech broniłem. Dobra. Ale to musi być chyba nudne. Tak. No przyjdzie ktoś, czy nie? Kurna, przyjdzie ktoś? Coś mi chcesz szepnąć na łóżko? Pedro, chuj... Oś tu, kurwa. No nie mogę, o. U mnie otwarte, ten otwiera powietrze. Witaj, nowicjuszu. Mam na imię Parlan. Ja jestem... nowicjuszem. To kim byłeś wcześniej, ja jestem... nie ma znaczenia. Teraz jesteś sługą Inosa. Tylko to się liczy. Wraz ze wstąpieniem do Bractwa Ognia, twoje wcześniejsze winy zostaną ci wybaczone. Niech Inos błogosławi i oczyści grzechy tego, który wstępuje do niej na służbę. Co teraz? Najpierw musisz wypełnić zadania nowicjusza. Będziesz pracował i służył klasztorowi. Swoją ofiarę na rzecz klasztoru zanieś jak najszybciej Goraksowi. On już zadba, aby trafiła gdzie trzeba. Kiedy to już zrobisz, porozmawiamy na temat twojej pracy tu, w klasztorze. Poszukuję oka Inosa. Nie wiem, kto ci o nim powiedział, ale nikt nie ma dostępu do boskiego artefaktu. Gdzie przechowywany jest oko Inosa? Im mniej osób zna ten sekret, tym bezpieczniejsze jest oko. Możesz sobie oszczędzić wysiłku i tak go nie odnajdziesz. Muszę porozmawiać z dowódcą paladynów. Lord Hagen nie przyjmuje nowicjuszy. Jedynie my, magowie, mamy prawo się z nim widzieć. Dobra. W jaki sposób mógłbym służyć zgromadzeniu? Najpierw musisz wypełnić zadania nowicjusza. Będziesz pracował i służył klasztorowi. Swoją ofiarę na rzecz klasztoru zanieś jak najszybciej Goraksowi. Kiedy to już zrobi... Dobra, czyli najpierw trzeba zanieść Goraksowi te kurcze... Ten posążek tutaj? No chyba tak. No bo nie kasę. Czy mogę ci w czymś pomóc? Mam tu posążek, który za sprawą Darona miał trafić do klasztoru. Ach, szkoda, że tak cenny przedmiot przynosi zwykły nowicjusz. Jest to mimo wszystko świadectwo twego oddania sprawie Inosa. Możesz liczyć na mą wdzięczność, młodzieńcze. Szukam noclegu. Tu obok jest puste łóżko.
Pierwsze po prawej stronie, zaraz przy wejściu. Możesz tam spać. Jeśli chcesz, możesz skorzystać z któregoś z nieużywanych kufrów. I pamiętaj, nie wchodź do komnat sypialnych magów. Nie wolno ci również wchodzić do biblioteki, chyba że uzyskasz pozwolenie. Na czym polega twoja praca? Och, zajmuję się różnymi rzeczami. Przede wszystkim pełnię funkcję zarządcy i skarbnika. Doglądam również produkcji wina i zajmuję się zaopatrzeniem klasztoru w żywność. Magiczna jeśli będziesz ruszka? Czegoś potrzebował, ja znajdziesz to u mnie. Są różowe. Co? O, czekaj. Prosty kostur maga, premia many, magiczna różdżka. A, bo to jest wymagana mana, a nie ma tu żadnego wymaganego tam, nie wiem, siły, wymaganej siły czy coś takiego. Do kostura maga ognia jest potrzebna siła. No, faktycznie. Ale tylko 30. I zaklęty kostur utara też. Ale do magicznej różdżki mana. No właśnie, magiczna różdżka, ewentualnie prosty kostur maga. A czekaj, ile mamy? Czekaj, mana. Premia many 20, premia many 25. A czyli prosty kostur maga jest chyba lepszy nawet, no bo co? No obrażenia ma słabe. No tak, ale daje większą premię many. Bo no daje tak. Premię many 25. I wymana, no 25 many potrzebna, ile my mamy? 20, czyli 5 trzeba się nauczyć. Dawaj te 5 many, koleś, ja chcę to kupić. Chcę być nowicjuszem. Biskitu, czekaj. O, aż 55 moją moc. Mam punktów nauki, strasznie. No i git. Już sobie mogę kupić. Jak mógłbym się nauczyć sztuk magicznych? Nie jesteś tu, by uczyć się magii, lecz by służyć Inosowi. Mogę ci jednak pokazać, jak cześć, zwiększyć no, swe dobra, magiczne moce. Sprzedam łuk, będę z niego... No, z łuku w jaki sposób mógłbym służyć zgromadzeniu? Porozmawiaj z innymi magami. Dostaniesz od nich zadania. Będę nadzorował twoją pracę. Kiedy wypełnisz wszystkie swoje obowiązki, otrzymasz pozwolenie na wejście do biblioteki, sprzedamy. By studiować słowo Inosa. Sprzedamy. Czyli co, wziąłeś tą prostego kija magicznego, wziąłeś? No kurde, patrz jaki mam krążek na plecach. Poka. O kurwa, ale ma krążek. Ja też chcę taki krążek. Muszę sobie taki kupić. Tylko faktycznie te obrażenia są trochę mniejsze. Właśnie, kurde. Ja się zastanawiam nad tą magiczną różdżką mimo wszystko. No właśnie, a ja nie zapisałem i wydałem dużo pieniądzków, więc chyba zostanę z tym na razie. Potrzebuję. Dobra, ja zapisałem... dawaj tą różdżkę magiczną, gość. Nie wiem kiedy zapisałem. Ty, ja zapisałem bardzo dawno temu. Zapisałem jeszcze przed konkursem picia. No człowieku, no to brawo. Tak, jakby ci się gra wyjebała. Przypominać, no ja nie pamiętam. Jakby ci się gra wyjebała, teraz coś płakał. Dużo, no ale wezmę ją, no niech stracę. Czy mogę skorzystać z biblioteki? Mogę skorzystać z biblioteki? Najpierw wypełnij A, dobra. Czy masz dla mnie zadanie? Jakieś zadanie? Tak, w rzeczy samej jest coś, co możesz zrobić dla dobra zgromadzenia. Komnatom nowicjuszy przydałoby się porządne zamiatanie. Zajmij się tym. Przecież to potrwa wieki. Chyba więc najlepiej będzie zacząć od razu, prawda? No. Gdzie szczotka? A tu szczotka. A to nie będzie tak, że trzeba będzie kogoś, kurde, poprosić o pomoc? Dobra, spróbujmy. Miotła. Posprzątanie wszystkich komnat zajmie wieki. Posprzątanie wszystkich komnat zajmie wieki. Coś mi się wydaje, że chyba jednak, czekaj, ja w ogóle bym się przespał, żeby sobie żytko odnowić. Chyba trzeba poprosić kogoś, żeby nam pomógł w tym sprzątaniu, o ile dobrze tutaj rozumiem. Ty też tu jesteś nowy, prawda? Tak. O, długo jest tu jesteś? To raczej nie. Od 4 tygodni. Dostałeś już kij do walki? Jeszcze nie. Babo. No to weź ten. Babo. Wszyscy nowicjusze noszą takie kije jako znak, że potrafimy się bronić. Potrafisz walczyć? No cóż, miałem już kiedyś w rękach broń. Jeśli chcesz, mogę cię czegoś nauczyć. Ale mam prośbę.
Co to za prośba? No cóż, jeden z paladynów Sergio jest w tej chwili w klasztorze. Jeśli namówisz go, żeby ze mną trochę poćwiczył, to cię wyszkolę. Zobaczę, co da się zrobić. On dał nam jakiegoś kija. Czy ten kij jest coś warty? Nie, chuja warty. Chwila! No to nie. Mam posprzątać komnaty nowicjusza. Wziąłeś spory ciężar na barki. Kurde. Wiesz co? Pomogę ci. Sam nigdy tego nie skończysz. Ale naprawdę potrzebuję zwoju z czarem pięść wichru. I tak go nie wiesz, miałem szczęście i pozwolili mi przeczytać o tym książkę. A, mam taki no zwój. I teraz oczywiście chcę wypróbować ten czar. Masz taki zwój? Nie. Czekaj, co do tego zwoju? Czy masz dla mnie zaklęcie pięść wichru? Nie. A więc... Dobra, czyli trzeba będzie... A nie można go kupić po prostu? Jakoś za jakiś bezcen? Nie wiem. Pięść wichru... Jest takie... Zaklęcie? Nie ma. Kurde, no co se wymyślił? No i jełop. Gdzie to zdobyć takie? No właśnie, gdzie to... Gdzie to kurde? Dobra, a hej, ty! Pomożesz? Czego chcę? Jestem tu nowy. To widzę. Jeśli nadal nie masz pracy, porozmawiaj z Parlanem. Co tu sać? Próbuję... U niego nie można. Chciałem dopytać nic. Hej, ty! O, potrzebuję, potrzebuję pomocy w sprzątaniu sal nowicjuszy. Zrozum. Zrobiłbym to, ale jestem naprawdę zajęty. A, zadanie czy też? Hej, o, może on. Witaj, a więc to ty jesteś ten nowy. Jestem Opolos, zajmuję się owcami. Czy mógłbyś mnie czegoś nauczyć? Jasne, zawsze byłem dobry w bitce. Mogę ci pokazać, jak wzmocnić mięśnie ramion. Chciałbym się jednak dowiedzieć czegoś o miksturach, szczególnie tych magicznych. Jak mógłbym ci w tym pomóc? Cóż, mógłbyś pożyczyć od Neorasa na chwilę którąś z jego receptur. Jeśli mi ją przyniesiesz, będę cię trenował. Wrócimy do... Jak ma... Nigdy nie okłamuj... Kim są Agon i Babo? Agon opiekuje się ogrodem z ziołami. Jest jeszcze nowicjuszem, ale zachowuje się tak, jakby był przynajmniej wybrańcem. Babo przybył do klasztoru na krótko przed tobą. Na początku pomagał Agonowi w ogrodzie. Musieli się chyba pokłócić. Od tamtego czasu Babo zamiata dziedziniec. Wiesz, co się stało? Nie do końca. Musisz sam ich zapytać. Jednak słowa Agona znaczą tu więcej niż słowa innych nowicjuszy. Od jak dawna jesteś w klasztorze? Mieszkam tu już 3 lata, ale choć bardzo bym tego chciał, nie zacząłem jeszcze nauki. Dlaczego? Zajmuję się pilnowaniem owiec, a nie studiowaniem manuskryptów. Dopóki mistrz Parlan nie zwolni mnie z tych obowiązków, nie mogę korzystać z biblioteki. Czyli trzeba mu załatwić dostępy. I garaz. Co mogę dla ciebie zrobić, brać? Może on mi pomoże. Dlaczego nie pracujesz? Dostałem pozwolenie na studiowanie nauk Innosa. Któregoś dnia zostanę wybrańcem. Dobra. Jak mogę uzyskać dostęp do pism? Musisz się dostać do biblioteki. Jednak mistrz Parlan przekaże ci klucz tylko pod warunkiem, że najpierw wypełnisz wszystkie swoje obowiązki. Kim są wybrani? Nowicjusze, których Innos wybrał do próby magii. Ten, kto ją przejdzie. No dobra, Marduk? Czym się zajmujesz? Halo? Przygotowuję paladynów do walki z siłami zła. Co to są siły zła? Zło czai się wszędzie. Jest żywiołem Beliara, odwiecznego przeciwnika Innosa. To wszechobecny mrok, który pragnie na zawsze pochłonąć światło Innosa. Beliar jest władcą ciemności, nienawiści i zniszczenia. Tylko ci pośród nas, którzy noszą w sercach święty ogień. No dobra, a coś konkretnego? Czekaj, no ale w klasztorze żyją jedynie magowie, no i słyszę, czy mogę coś dla ciebie zrobić? Czy mogę coś dla ciebie zrobić, mistrzu? Dla mnie? Nie, nie potrzebuję twojej pomocy. I wiedzą na temat lepiej walki. Pomódl się za szczęśliwy... Czy możesz... Jestem jedna... No dobra. Ten, co musimy go zapytać o... Dostałem dwa do broni. Słucham, dworęcznej. Co mogę tylko musiałem najpierw zrobić. Się pomodlić. Za paladynów. Niech i... Dobra, to ja też chcę.
O, i babo teraz będzie modliłeś się za mych braci. Serdecznie ci za to dziękuję. Co mogę dla ciebie zrobić? Może mały datek, podziel się ze mną swoim doświadczeniem, wiedzą na temat walki. Dobra, podziel się ze mną swoim doświadczeniem i wiedzą na temat walki. Kiedy walczysz, zawsze pa... A można brać te miksturki? Czekaj, zapiszę. No właśnie, ja też chciałem to zrobić, ale nie jestem pewien, czy nas nie zaczną, kurde, tutaj lać, nie? Wziąłem wszystkie. No dobra, można wziąć, to git. A posążyki mało jadowy tutaj. Mógłbyś poświcić trochę z babo? Dlaczego nie, sam nie przyjdzie i o to nie zapyta? Chyba jest nieśmiały. Skarze? Rozumiem. Dobrze, skoro to tyle dla niego znaczy, będę go trenował codziennie rano po 2 godziny. Baba. Przekaż. 5 rano. Wstawać na... Dyrian. Treningi. Co porabiasz? Model... Dobra, czy mam coś tutaj ciekawego? Może dostawić... Chcę skorzystać z biblioteki. Obawiam się, że to niemożliwe. Najpierw musisz wykonać przydzielone ci zadania. Mogę ci jednak pomóc. Udaj się do mistrza Izgarota i porozmawiaj z nim. Słyszałem, że potrzebuje pomocy. Sam miałem się tym zająć, ale ja przeklikałem, że coś do Izgarota trzeba pójść, niech, żeby dostać do biblioteki. Czyli do tego, co był na tam w drodze na... Mistrz Izgarot potrzebuje pomocy z kaplicy. A, tam chyba trzeba będzie coś, pamiętam, bo właśnie było. Czekaj, rozmawiałem z Sergiem. Chwila! Rozmawiałem z Sergiem. Codziennie rano będzie z tobą trenował przez 2 godziny, od 5. Dziękuję! To dla mnie zaszczyt. Jeśli chcesz, wyjaśnię ci też tajniki walki. Co zaszło między tobą i Agonem? Och, mieliśmy odmienne poglądy na temat ognistych pokrzyw. Agon za bardzo je podlewał i zgniły im korzenie. A kiedy tak się stało, mnie za to obwinił. Od tej pory każą mi przez cały dzień zamiatać dziedziniec. No to śmieć. Dlaczego Agon to zrobił? Musisz go o to zapytać. Wydaje mi się, że on po prostu nie znosi, kiedy ktoś jest lepszy od niego. Wygląda na to, że wiesz co nieco o roślinach. Mieliśmy ogród z ziołami i tam nauczyłem się paru sztuczek od mojego dziadka. Naprawdę wolałbym znowu pracować w ogrodzie. No dobra, a co, można do tego Agona zagadać i tam się wtrącić? Co zaszło między tobą a babą? Nie powinieneś wierzyć we wszystko, co słyszysz. Postawmy sprawę jasno. Pójdę własną drogą. Drogą, którą przeznaczył mi. Nie pozwolę, żeby ktoś mi przeszkodził, a już na pewno... Chociaż kurde, nie wiem. Ty, no co on, kurde... Dobrze się rozumiemy, tylko inna zna ścieżki, którym podążamy, czy my nawet jeszcze nie powinniśmy trzymać się razem. Wydaje mi się, że... Czekaj. Że to ostatnie chyba. Tak? Tylko inna zna ścieżki, którym... No nie wiem, mi się to tak najbardziej takie, że... A co byś wybrał? Ja bym wybrał trzecie, ale... No, utrzeć mu nosa i powiedzieć, że Innos tylko wybiera. No ale dobra, trzecie okay. W sumie. No możemy też tak zrobić. Chociaż ja właśnie... Dobra, trzecia wybrałem. Dobra. Czy my, nowicjusze, nie powinniśmy trzymać się razem? Wy wszyscy możecie trzymać się razem, jeśli chcecie. Ale proszę, nie marnujcie mojego czasu. I niech nikt mi nie wchodzi w drogę. Jezu, jaki okropny jest kurczę ten gościu. Bo on potem będzie startował chyba w próbie ognia. Ej, ty. Ej, ty. Przysłał mnie Sergio. Przejąłem jego zadanie, a zatem o co chodzi? W okolicy pojawił się ostatnio ciemny wilk. Ciemny wilk? Jezu, a co, nie może ciemnego wilka zabić sam? No już kurde, bez jaj. Dobra, save'a. Gdzie ten wilczur? No właśnie zaraz kurde ten. Mag musi prosić nowicjusza o zabicie czarnego wilka. Co to kurde za czas? A jest czarny wilk. Jakieś dziwne. Już kryt wleciał. Nice. No w sumie zaczął się na drzewie. No dobra. No i cyk. Chwila! Zabiłem wilka. Dobra robota, nowicjuszu. Jesteś dzielnym człowiekiem. A teraz wracaj do klasztoru, do swoich obowiązków.
No ale on nie ma tego zwoju pięć wichru z tego co widzę. Napisać zwoje, zajebiście. Ja, to było takie wyjście? Wydaje mi się, że w podstawce go nie było. Raczej. A tu też jakiś typ chodzi. Rylan. Gdzie? No jest faktycznie. I tu pluskwy są jakieś. Sobą. Co tu robisz? Dbam o nasze winorośla. Słabe zbiory oznaczają słabe wino, dlatego moja praca jest bardzo ważna, ale mój wysiłek na pewno już wkrótce zostanie wynagrodzony. Magowie chcą mnie niedługo poddać próbie. No czy mogę ci jakoś pomóc? Ach, znowu ta plaga pluskwiaków. Jak chcesz się nam na coś przydać, to No dobra, nawet pluskwiaki. O, to znaczy... Ej, to... O kurde. No dobra, gdzie jest reszta? A mogę zbierać tego winogronka? Mogę. Nawet trzeba! Kurde, bele. Jak atakuje tego pluskwiaka, to wszyscy się też na niego rzucają. A bo tu jeszcze jest więcej osób, nie tylko ten Drylon. Tak. I się wszyscy na nie rzucają, jak je atakuje. Dobra, gdzieś jeszcze coś tego, tamtego, nie? Słyszę, że coś tu gdzieś jeszcze chodzi, a tutaj. Mogę zabrać winogronka? Mogę. A ten typek to jest nowicjusz, czy też ma imię? Nie, nowicjusz. No dobra, nie słyszę więcej tego. Tych pluskwiaków. Jedna bestia mnie, chwila! Czy to już? Zająłem się. Zrobione. Dobra. Dzięki. Zatem znów możemy się w spokoju zająć robotą. 250 doświadczenia. Weź tę miksturę many jako podziękowanie. Najsik. Miksturę many, ale taką stałą many? Nie, szkoda. Do piwnicy. O, Neoraz daje za zadanko 5 wichr. Dostałem 5 wichr. Wystarczy, że mu dasz 7 ognistych pokrzyw. Powinien był wiedzieć lepiej. O, no i elegancja, o to nam chodzi. Ej, ty. Co? Co się stało? Nie widzisz, że właśnie przeprowadzam niezwykle skomplikowany eksperyment? Nie, nie chcę przeszkadzać. Już przeszkodziłeś. Ej. Dobra. Czy masz dla mnie jakąś pracę? Tak. Potrzebuję pewnych roślin do moich eksperymentów, a dokładnie wystarczy 7. A, dobra, to są te magiczne pokrzywy. Mam dla ciebie ogniste pokrzywy. Doskonale. Przydadzą mi się w badaniach. W zamian weź ten zwój pięść wichru. Na pewno okaże się pomocny. Amulet oświecenia, amulet magii. To jest koleś, który nie było tego. Co do twojej jeszcze... Dubbingowany na nowo. Typek. Znaczy na nowo, nowa postać dodana. O, to z nim pogadam za chwilę. Czy mógłby... Nie ucz... W te... Dobra, czekaj, pogadam z nim. Chwila! Streszczaj się! Streszczaj się. Na czym polega twoja praca? Zajmuję się wykuwaniem naszych pierścieni i amuletów oraz ich zarządzaniem. Jeśli jesteś zainteresowany którąś z tych rzeczy, to przestań ględzić, tylko przejdź od razu do sedna. Czy masz dla mnie jakieś zadanie? Zwróć... Chwila! A czyli on ma jakieś fajne amulety i tak dalej, tak? Szarfa gotowości, kurde. Szarfa ognia. A, bo to jest szatan nowicjusza plus tam 5 do wszystkiego za 250. Nie mam czasu. Okej. Nie musisz o to pytać. Co do tego zwoju z zaklęcia? Czy masz dla mnie zaklęcie pięść wichru? Tu jest zwój, o który ci chodziło. To dobrze. A więc pomogę ci posprzątać komnatę. No, sprzątaj. Do roboty, kurwa. Czy mam ci pomóc? No właśnie się zastanawiam, czekaj. Weźmy to miotło. Posprzątanie wszystkich komnat. Posprzątanie wszystkich komnat. Może trzeba zatrudnić jeszcze więcej tych ludzi. Hej! Potrzebuję pomocy przy sprzątaniu sal nowicjuszy. Oczywiście, że ci pomogę. My nowicjusze powinniśmy trzymać się razem. Ręka rękę myje, jeśli wiesz, co mam na... Potrzebuję dobra. Jednak 50 sztuk dobra, złota. Płacę. A, dobra, 5 dyszek. W porządku, już w porządku, już płacę. Biorę się więc do pracy. W porządku, już płacę. Ktoś jeszcze? Kto jeszcze? O, ten? Potrzebuję pomocy przy sprzątaniu sal nowicjuszy. Czy będę jedyną osobą pomagającą ci w pracy? Nie, już ktoś mi pomaga. A więc ja do was dołączę. Zajebiście. Chwila. Potrzebuję pomocy w sprzątaniu sal nowicjuszy. No, nieźle. Ledwoś przyszedł, a oni już zapędzili cię do sprzątania. Nie martw się. Ze mną było dokładnie tak samo. Sprzątać jedną salę?
Dobra. Hej. Jaki zwój mamy znaleźć? Jeśli chodzi o komnaty nowicjuszy, widzę, nie, że udało ci się znaleźć czterech pomocników. Myślę, że teraz mogą wrócić do swych obowiązków. Dobra robota, nowicjuszu. Może na dole jest. Ale jaki zwój? Mogę skorzystać. Udało ci, pozbyłeś się, znalazłeś czterech nowicjuszy. Pomogłeś Rylanowi pozbyć się pluskwiaków. Zaiste sporo się napracowałeś. Wciąż jednak musisz służyć zgromadzeniu. Tu się nie da. Zaginiony przep... Nie, to nie to. Służba społeczności. Czego ty szukasz? Jakiegoś... przepis, biblioteka... A! Ten Opolos chciał jakiś przepis. Może ten... Chwała! Chwila! Gorax, coś... Czy masz dla mnie jakieś zadanie? Pracowaliście ostatnio ciężko, nowicjusze. A kto dużo pracuje, musi dużo jeść. Daję ci klucz do spiżarni. Znajdziesz tam trochę baraniej kiełbasy. Rozdziel ją sprawiedliwie pomiędzy nowicjuszy. Wróć do... No dobra. Hot dogi trzeba zrobić. Hot dogi. No dobra, to gdzie jest też... Tu jest skarbiec, to raczej nie o to chodzi. Spiżarnia. Dobra. Oczywiście zabieram wszystko, co się da. O, receptura, może o tą recepturę chodzi, ty. No dobra, dobra. Tu była ta receptura. Zgubił ją, kurde, w spiżarni. Okej. Barania kiełbasa razy 15. No dobra, czyli musimy rozdać 15 kiełbas, albo 14 i jedna jest dla nas. I don't know. Dobra, najpierw recepturka. Ale czekaj, mamy... Ale do Opolosa możemy najpierw iść z tą recepturą, bo on chciał ją poznać. No właśnie. A on sobie może zrobi jakąś kopię czy coś. Screena. Screena ze zrobi. Zdjęcie sobie zrobi telefonem i oddamy Naurosowi tą recepturę. Bo... Chwila! No nie chcę gadać. Mam tu kiełbasę z baraniny. To fantastycznie! Uwielbiam! Mam tu recepturę, o którą prosiłeś. Dobrze, niech na nią spojrzę. Aha, rozumiem. No chyba, chuja rozumiesz. Doskonale, wielkie dzięki. Jeśli chcesz, możemy razem potrenować. O kurde, a on nie oddał mi tej receptury. Nie, jest. A, dobra, oddał. Jest. Dobra, czekaj, to jak już tu jesteśmy, to te kiełbachy oddamy. Masz, mam dla ciebie kiełbasę z barana. Kiełbasa z owcy, owczy ser, owcze mleko. Nie mogę już na to patrzeć. No to chcesz tę kiełbasę, czy nie? O, dawaj. Chwila. Proszę. O, i tak masz o jedną za dużo. Tę, która jest dla ciebie. A czekaj, mieliśmy 15. A co znaczy jedna kiełbaska dla przyjaciela? 13 nowicjuszy. Daj spokój. Dam ci za nią zwój z czarem ognista strzał. Czekaj, czyli co? No, jeszcze jedną on chce. 13, a wzięliśmy 15 kiełbas. No. Okej. Chyba można mu dać. Dobra. Dobrze, weź jeszcze jedną. Dobrze. Oto twój zwój z czarem. Mam nadzieję, że nie dostaniemy pierdolu za to. Masz tu kawałek kiełbasy, bracie. To miło, że o mnie pomyślałeś. Mógłbyś mi dać jeszcze kawałek? Czekaj, 5 nowicjuszy pozostało, no wiesz, kiełbas jeden mam. Jeśli zaniesiesz je Neorasowi, na pewno da ci klucz do biblioteki. Chyba git. Co ty na to? No, Pedro chce dać, chce dostać jeszcze jedną kiełbasę za roślinki, które damy Neorasowi i on nam pozwoli wejść do biblioteki. Coś mu nie chce wierzyć. Ale dajemy mu tą jeszcze jedną? Dobra. Niech będzie. Masz jeszcze jedno pęto. Świetnie. Po drugiej stronie mostu, na lewo i na prawo, rośnie dużo ognistych pokrzyw. No ale my temu Neorasowi chyba daliśmy już pokrzywki. Ciągle to samo.
Magowie nie zasłużyli na kiełbaski. Kurde, nie mogę z nim pogadać, on się zaciął. Chodzi. Czekaj, może jak z nim zagadam, to się odetnie. Nie. Tylko tak głową rusza dziwnie. No nie gadaj, czekaj. No halo. On w ogóle nie reaguje na nic. I nadal nie działa, co z nic nie tak. O! Niech Inos będzie z tobą. Zaatakowałem go i jesteś tu no. Tak, dopiero się do was przyłączyłem. W takim wypadku mam nadzieję, że... Ale nic się nie zadaje. U mnie ze mną gada. Chcesz jest. Ale dobra. Co to za... Tutaj... Jak... Dobra, jakieś relikwie... Ale dobra, dobra, o. Zaczął atakować. Ja pierdolę. O. No nie, no on na zmianę atakuje i na zmianę ze mną gada. Teraz mnie atakuje z kolei. No halo. Nie pożałujesz tego! Dobra, czekaj, nie mogę tak. Jeszcze raz wczytam. Co tu się dzieje? No nie mogę. Raz ze mną gada, raz mnie atakuje, raz coś tam. O, a teraz w ogóle zniknął. Niech i no tak. A, dobra, tak. Jest. Czekaj. Chcę. Dobra. Już. U mnie cię bije. I dlaczego on mnie cały czas bije? No kurde. Dobra, wait. Dobra, czy... Stop synchronizacja, bo coś tu się spiecha. Na offline to zrobię. To żadna tajemnica. Niech i o, na offline się udało. Dobra. Rozdałem kiełbasę. Doskonale się spisałeś. Weź te zwoje leczenia i wracaj do pracy. Czy masz dla mnie jeszcze jakieś zadania? Tak. Jak zapewne wiesz, wyrabiamy tutaj doskonałe wino. Zajmujemy się również jego sprzedażą. Orlan, właściciel gospody pod Martwą Harpią, zamówił u nas dostawę. Uzgodniliśmy cenę. 240 sztuk złota. Zanieś Orlanowi te butelki i nie pozwól mu się wykręcić od umówionej kwoty. Dobra, wiesz co, ja bym powoli chyba kończył, bo już mi się... Oczy mi się zamykają powoli, szczerze mówiąc. O Jezus, to się ciemno zrobię. Dobra, to robię sejwik. Elegancko. Ale nędzna pogoda.